W tym filmie opowiemy o latawcach. Tu mamy latawiec. No i tu jest taki typowy kształt dawnych latawców. No oczywiście będziemy mówić o czworokącie w kształcie latawca, czyli ten ogon wycieramy. No i taki czworokąt w kształcie latawca ma swoją nazwę matematyczną. To jest deltoid. No i teraz jak, czym on się charakteryzuje? No widzimy tutaj, że tak, ten bok, że ten bok i ten bok są sobie równe. Tak? Czyli mamy dwa odcinki przylegają i mają wspólny wierzchołek. Tak? Czyli mamy dwa przylegające boki są równej długości i te drugie dwa boki tutaj również są tej samej długości i też są do siebie przylegające. Czyli to jest charakterystyka tego deltoidu, czyli dwie pary sąsiadujących. Może tak trochę nieprecyzyjnie, sąsiadujących boków równej długości. Prawda? Sąsiadujących w przeciwieństwie do takiej sytuacji, kiedy możemy mieć dwie pary boków niesąsiadujących, ale przeciwległych, na przykład tutaj, które byłyby równej długości. Prawda? I wtedy to, co tutaj widzimy, to nie jest deltoid, ale równoległobok. Teraz zastanówmy się, jaka jest inna charakterystyka tego deltoidu, czy też latawca. No tak, skoro ten bok jest taki sam jak ten, to pomyślmy sobie o tych dwóch wierzchołkach. Więc spróbujmy trochę inaczej narysować ten deltoid. Czyli tak, wybierzmy sobie te dwa wierzchołki. No dobrze, to są te miejsca, gdzie będą się stykać boki, które nie są tej samej długości. No i teraz mamy mieć wierzchołek, który dwa boki mają być tej samej długości. Co to znaczy? To znaczy, że wierzchołek musi leżeć na symetralnej tego odcinka, prawda? Czyli musimy tutaj narysować symetralną, prawda? No, punkty, które są w tej samej odległości od dwóch danych punktów, leżą na symetralnej. No i właśnie tutaj musimy wybrać jeden wierzchołek, prawda? Jeden punkt musimy wybrać na symetralnej i drugi punkt na symetralnej musimy wybrać i mamy następną parę wierzchołków. Czyli widzimy, że przekątne w tym deltoidzie są prostopadłe i jedna z nich jest symetralną drugiej. No, innymi słowy, ten czworokąt ma oś symetrii. No, czyli to jest oś symetrii. Czyli ten czworokąt ma oś symetrii, no i jedna z jego przekątnych jest osią symetrii. Z drugiej strony, jeżeli wiemy, że taki nasz czworokąt ma oś symetrii, jeżeli założymy jeszcze, że on jest wypukły, to znaczy, no niektórzy uważają, że również, prawda, bo mogłoby się zdarzyć tak, że te punkty są tutaj, prawda, że mamy dwa boki równej długości, o, że mamy latawiec w takim kształcie, więc to jest figura, która nie jest wypukła, no ale jeżeli założymy, że to jest wypukłe, no to musi być w kształcie takiego latawca, bo jak mamy taki czworokąt, który ma oś symetrii, to tak, no ma mieć dwa wierzchołki na tej osi, czyli tak, no i dwa musi mieć poza osią, tak, czyli wtedy te dwa muszą być naprzeciw tej osi symetrii, czyli to one muszą leżeć na odcinku. Oś symetrii jest symetralną tego odcinka. No właśnie, czyli mamy pewną prostą prostopadłą. Tutaj mamy dwa wierzchołki i ten deltoid. No, czyli to musi być taka figura, czyli innymi słowy to jest czworokąt, którego jedna z przekątnych jest jego osią symetrii. No, możemy jeszcze zauważyć, że on jest sumą dwóch
trójkątów równoramiennych, prawda? To jest jeden trójkąt równoramienny i drugi trójkąt równoramienny lub też czterech trójkątów prostokątnych, prawda? Te trójkąty prostokątne są przystające. Ten jest przystający do tego i ten jest przystający do tego. Teraz może się zdarzyć, że mamy do czynienia z pewnym szczególnym deltoidem, na przykład takim, że obie, że przekątne nawzajem są swoimi symetralnymi, czyli dzielą się na połowę. No to wtedy takim szczególnym przykładem takiego latawca czy też deltoidu jest rąb. No wtedy wszystkie boki mają tę samą długość, czyli to jest rąb. A więc deltoid może być równoległobokiem, no i wtedy jest rąbem. I jeszcze bardziej szczególnym przypadkiem takiego deltoidu jest, kiedy te przekątne są równej długości. Czyli mamy dwie prostopadłe proste, na dwa odcinki tej samej długości i one nawzajem są swoimi symetralnymi i są tej samej długości. No i wtedy dostajemy coś, co czworokąt dobrze znany, mianowicie kwadrat. A więc kwadrat jest szczególnym przykładem rombu, który z kolei jest szczególnym przykładem czworokąta zwanego deltoidem, czyli popularnie kształt latawca.